Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Produkcja wyrobów cukierniczych opiera się na surowcach i półproduktach. Do półproduktów stosowanych w cukiernictwie należą m.in. kremy, masy, syropy, glazury, galaretki. Jedną z bardziej popularnych mas jest marcepan. Zapoznajmy się z jego właściwościami. Marcepan otrzymuje się z pozbawionych łuski i zmiażdżonych z cukrem migdałów. Marcepan sporządzany jest z surowych migdałów. Jego jakość zależy głównie od ilości użytego do produkcji cukru. Ogólnie przyjmuje się proporcje składników 1 do 1, np. Na, na 1 kg migdałów 1 kg cukru. Jednak do produkcji wyrobów ciastkarskich ilość migdałów wynosi maksymalnie 50%. Ilość cukru ma wpływ na właściwości masy. Im większy dodatek cukru, tym gorsza jest jakość marcepanu. Marcepan produkuje się dwoma sposobami: produkcja marcepanu na surowo. Migdały moczy się w wodzie o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza przez 15 minut. Ochładza do temperatury 30 stopni Celsjusza. Oczyszcza z błon, podsusza, miesza z cukrem pudrem. Następnie trzykrotnie miażdży przy stopniowym zmniejszaniu odstępu między walcami. Produkcja marcepanu z zaparzaniem. Migdały moczy się, ochładza i oczyszcza. Kilkakrotnie mieli w trójwalcówce. Gotuje syrop cukrowy do temperatury około 115 stopni Celsjusza. Dodaje do syropu cukrowego syrop ziemniaczany. W proporcji 30% w stosunku do suchej masy cukru. Miesza syrop do równomiernego połączenia składników. Następnie miesza zmielone migdały z syropem cukrowym. Ogrzewa otrzymaną masę przez około 15 minut przy ciągłym mieszaniu. Na koniec dodaje się substancje smakowo-zapachowe. Marcepany pokrewne otrzymuje się z oczyszczonych i zmiażdżonych orzechów włoskich, laskowych lub ziarna sezamowego zmieszanych z cukrem i wodą. Marcepan zastępczy otrzymuje się bez użycia migdałów, z surowców zastępczych takich jak fasola, biały mak, ziarna słonecznika, ziarna dyni, ryż, miąższ pestek moreli, tzw. percepan oraz krem rasel, czyli masa zaparzana z ciasta parzonego. Marcepan wykorzystuje się zwykle do nadziewania, przekładania i ozdabiania tortów, mazurków i różnego rodzaju ciastek. Marcepan służy do wyrobu figurek owoców, listków, kwiatków i innych elementów stosowanych do dekoracji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.